Babusi. Witam Was w pierwszym studenckim weekly vlogu na moim kanale. Z tej strony Patrycja. Trochę nie dowierzam, że to już ten dzień, w którym zaczynam studia. Mam dzisiaj poniedziałek, godzinę 8 rano. Ja właśnie wstałam, wyszłam z psem, zrobiłam takie podstawowe rzeczy. Oczywiście muszę podjechać dopiero na 13, także mam cały dzień dla siebie tak naprawdę. I nie wiem, czy tego będę miała co poniedziałek, bo na razie ten tydzień jest taki bardziej organizacyjny. Mam jakieś próby, inauguracje. Jeszcze nie mam tych zajęć tak w 100%, ale pokażę Wam wszystko, jak to wygląda. Sama jestem też ciekawa. Nowe początki, chcę mieć z tego pamiątka. Więc mam nadzieję, że ten tygodniowy vlog wyjdzie i Wam się spodoba. Muszę na razie usiąść do laptopa, chwilę popracować i zaraz sobie zrobię też śniadanie. Także oficjalnie zaczynamy studenckie życie. Zapraszam do oglądania. Nie robię dziś makijażu, ponieważ zajęcia na studiach zaczynam od basenu. Ale jeżeli oglądaliście filmik z przygotowaniem na studia, wiecie, że nie miałam jeszcze wtedy planu. Teraz już mam cały plan, dlatego myślę, że uzupełnię sobie go w Notion. Wkleję go też do kalendarza Google, ponieważ to bardzo ułatwia i pod to mogę dostosować resztę tygodnia. Ten plan nie jest najlepszy. We wtorki na przykład mam zajęcia od 11 do 20:30, a w poniedziałki od 14 do 16. Także jest wielka różnica pomiędzy tymi dniami, ale staram się nie narzekać i wiem, że po jakimś czasie do tego się po prostu dostosuję. Muszę zmienić nieco mój tryb życia, ale myślę, że to kwestia czasu. Godzina 12. Robiłam jakieś plansze, montowałam filmik, bo pogoda za oknem jest tak brzydka, że w ogóle nie miałam siły wyjść z domu. Musiałam też czekać na kuriera i właśnie przyszedł, bo jak mówiłam, na studiach mam do zaliczenia pływanie, więc musiałam sobie kupić strój kąpielowy. Bo żadnego nie miałam, a jak już to jakieś dwuczęściowe, a zależało mi, żeby mieć jakiś taki sportowy, jednoczęściowy. Adidas na promocję, gdy dorwałam dwa stroje kąpielowe i w ogóle zamówiłam z działu dziecięcego, żeby wyszło taniej na 1,70 m. Zwykły czarny, trzy paski, a drugi również taki basicowy czarny z wycięciem na plecach, tylko jest na takich cieńszych ramionach. Muszę je teraz poprzymierzyć, zobaczyć, czy zostawię jeden, czy zostawię dwa. Nie spodziewałam się, że będę robić takie zakupy back to school. Śmieszna sprawa. Przepraszam za to, jak wyglądam, ale w ogóle nie mam ochoty się malować dzisiaj. I nie wiem, czy będę miała na pierwszych zajęciach już pływanie, ale na wszelki wypadek pakuję sobie strój kąpielowy. Czepek, bo jest obowiązkowy, i klapki. I mam jeszcze dzisiaj zajęcia z tańca ludowego, więc wezmę jakieś dresy i buty sportowe. Ale będę się zbierać, bo umówiłam się wcześniej z moją grupą na studiach, żeby pójść na kawkę, poznać się z ludźmi, odebrać legitymację studencką i tak dalej. Jestem bardzo ciekawa, jak to wszystko będzie wyglądać, bo zapowiada się bardzo intensywny czas. Miałam iść odebrać legitymację, a się okazało, że zgubili i jest w jakimś archiwum. Nie fajne, bo bardzo chciałam już mieć niski. Co? Przeraża mnie trochę to, że jest 18, już zrobiło się ciemno, ale dopiero co wróciłam do domu. Na szczęście nie miałam ani pływania, ani tańca, to były bardziej takie spotkania organizacyjne, jak myślałam. Oprócz tego, że plan nie jest najlepszy, jestem bardzo dobrze nastawiona, ale wydaje mi się, że trafiłam na fajnych ludzi i według mnie na studiach, w grupach bardzo ważni są ludzie, bo jeżeli miło Wam się spędza czas, to nawet jeżeli macie najtragiczniejszy plan na świecie, towarzystwo to wszystko nadrabia i razem możecie się męczyć do tych późnych godzin na uczelni. Jestem trochę zmęczona, bo się nabiegałam na tej uczelni, dlatego chwilę sobie odpocznę, byłam na dobrym jedzonku i pewnie poczytam sobie chwilę książkę. Niedawno skończyłam Coraz większy mrok od Colleen Hoover, a aktualnie czytam Rozstańmy się na rok i wszystkie opinie książek możecie znaleźć na moim Instagramie w wyróżnionej relacji Books. I myślę, że nic ciekawego już nie będę robić, także widzimy się jutro rano. O godzinie 7:10. Właśnie wstałam, staram się wrócić do takiej mojej typowej porannej rutyny dość wcześnie rano, bo jak mówiłam, większość zajęć mam na popołudnie, więc chciałabym wykorzystywać produktywnie te poranki. Dzisiaj zapowiada się naprawdę intensywny dzień, ponieważ mam zajęcia generalnie w planie od 11 do 20:30, ale na szczęście ze względu na próby do inauguracji mam godziny rektorskie od 11 do 15, więc tylko na 11 muszę na chwilę podjechać na uczelnię, a potem mogę sobie wrócić do domu, tak myślę, mam taką nadzieję. I potem dopiero od 15 do 20:30 będę sobie siedziała na uczelni.
później. Dzisiaj mam już pierwszy dzień takich zajęć niesportowych, typu jakaś anatomia, fizjologia, genetyka, więc trzymajcie za mnie kciuki, żebym dała radę, bo tak do 20:30 siedzieć sobie na uczelni dla mnie jest spore wyzwanie, bo od maja nie miałam normalnych zajęć, ale na razie mam tyle motywacji, że chcę się uczyć, chcę robić fajne notatki i nie chcę narzekać, bo sama sobie wybrałam te studia i mam świadoma, że plan może nie pasować do mojego trybu życia, więc trzeba stawiać sobie takie wyzwania, szczególnie jeżeli to nas interesuje. Także zapowiada się bardzo produktywny poranek, ale najpierw chcę się ogarnąć, zrobić makijaż, być taka gotowa do dnia, bo wtedy od razu czuję się lepiej. Mam jeszcze motywację do robienia fajnych lunchboxów, także pokażę wam, co sobie przygotowałam na dzisiaj. Mamy tutaj tortille z łososiem, awokado, szpinakiem i cream cheese. Tutaj w takim fajnym pojemniczku z Dealza mam jogurt sojowy, brzoskwiniowy z Alpro, owoce, borówki, maliny, banan i troszkę granoli. I mam tu jeszcze chleb graham z dżemem babci, kremem Philadelphia Milka i bananem. Powiem wam, że jestem z siebie całkiem dumna. Time has been so hard on us, my friend. Zjadam śniadanie i będę wychodzić na pociąg. Szybki fit check, basic, sweter Zara, spodnie Bershka, nic takiego wymyślnego. Nawet się cieszę, że mam te zajęcia na 11, bo mogę mieć taki spokojny poranek, a ja takie uwielbiam najbardziej. No i co, to chyba tyle, co chciałam powiedzieć. Idę na pociąg. Witam, właśnie wróciłam do domu i jest za 15:21, więc jest to dosyć późno, ale i tak pan nas wypuścił troszkę wcześniej z fizjologii. Generalnie jestem bardzo pozytywnie zaskoczona. Jeszcze w pociągu miałam taką miłą sytuację, że dziewczynka zrobiła mi miejsce obok siebie, uśmiechała się do mnie i nie wiem, zrobiło mi to dzień. I takie małe rzeczy w ciągu dnia potrafią nam poprawić humor, szczególnie po takim długim i męczącym dniu. Ale co chciałam powiedzieć, to jutro mam wolne, bo mam inaugurację, na którą raczej nie pójdę, czyli taką ogromną różnicę pomiędzy tymi a poprzednimi studiami. Ale naprawdę po pierwszych dwóch dniach czuję się super i czuję się o wiele lepiej niż rok temu. Także mam nadzieję, że to mi się utrzyma jak najdłużej. A teraz idę się wykąpać, zjeść, ubiorę się w piżamkę, bo już jestem naprawdę zmęczona i to był bardzo długi dzień. Odzywam się do was dopiero o 10:30. Jakoś wcześniej nie miałam ochoty gadać do kamery. Zjadłam właśnie śniadanie, zrobiłam rano pilates, poczytałam książkę, takie typowe poranne rzeczy. Dzisiaj mam dzień wolny od uczelni, mam dzień rektorski. Ogólnie to normalnie będę miała zajęcia, ale przez inaugurację mam wolne, więc jeszcze chcę wykorzystać ten wolny czas i umówiłam się ze znajomą ze studiów, która nie jest z Gdańska, jest z Warszawy i przyjechała tutaj na studia, więc pobawię się w takiego oprowadzacza po Gdańsku i pójdziemy sobie gdzieś do jakiegoś parku, żeby zobaczyć tą piękną polską złotą jesień. Totalnie luźny dzień, jeszcze nie muszę się uczyć. Mam nadzieję, że u was wszystko w porządku. Jest środek tygodnia, więc nie powiem, jestem już troszkę zmęczona. I wieczorem miałam taki zjazd, trochę gorszy humor, ale dzisiaj już jest w porządku, dlatego wszystko robię tak powoli, nigdzie się nie spieszę, żeby wrócić na właściwe tory.
domu i odebrałam paczkę. I jest to coś, o czym marzyłam już jakiś czas. W sumie nie wierzę, że trzymam to w rękach, bo to jest naprawdę takie spełnienie moich marzeń, jeżeli chodzi o rzeczy materialne, bo jeżeli mnie znacie, to wiecie, że ja jestem into journaling, ja bardzo lubię pisać w pamiętniku. Trochę mnie interesuje ten styl życia That Girl i zawsze gdzieś tam na TikToku czy na YouTubie wyświetlało mi się te 5 Minute Journal i miałam gdzieś takie z długo, że fajnie byłoby go mieć. Zdarzyła się taka okazja, że dostałam go i troszkę nie dowierzam, że trzymam właśnie 5 Minute Journal w moich rękach. On po prostu wygląda jak z obrazka. Jestem przeszczęśliwa, że go mam. On polega na tym, że rano i wieczorem poświęcacie 5 minut na uzupełnienie kilku formułek i jest to przede wszystkim wdzięczność, what would make today great, codzienne afirmacje, highlights of the day i what did I learn today. I codziennie jest jakiś fajny cytat do tego. Jestem przeszczęśliwa, że go mam. Ale tak jak mówiłam, wróciłam do domu, zjadłam obiad. Od razu mówię, że nie pokazuję w tym filmiku wszystkiego, co jem, nie pokazuję każdych przepisów, bo nie chcę się skupiać przede wszystkim na jedzeniu. Ale pamiętajcie, żeby nie porównywać swojej diety do innych. Każdy ma inne zapotrzebowanie. Ja też jestem w totalnie innej sytuacji teraz i nie czuję się na tyle komfortowo, żeby pokazywać wam cały dzień jedzenia. Dlatego wiadomo, opieram się głównie na śniadankach, bo to jest mój ulubiony posiłek w ciągu dnia. Jestem trochę zmęczona, bo dopiero co wróciłam do domu. Jest godzina 17, więc myślę, że się przebiorę, chwilę podpoczywam i odezwę się do was później. Już nie wiem, jak się z wami widać. Witam się z wami w takiej dresowej odsłonie. Czwartek i piątek zajęcia mam zdalnie, niestety. Ja jestem tak średnio zadowolona, bo jednak chciałam chodzić sobie na tą uczelnię, poznawać ludzi i w ogóle, ale wydaje mi się, że przez cenę ogrzewania uczelnia nie zdecydowała się na stacjonarne wykłady, no bo to jednak dużo sala, dużo ludzi i no nic nie zrobię, nie mam na to wpływu, więc muszę się z tym pogodzić. Dlatego postanowiłam, że przebiorę się w dres, żeby nie siedzieć w piżamie, ale było mi wygodnie. Zajęcia mam od 9 do 14 albo do 15, jeszcze nie jestem pewna. Także zapowiada się super dzień przy laptopie. Woohoo! Dobra, miałam włączyć kamerki. Generalnie sytuacja wygląda tak, że ja byłam na MatGo, a teraz jestem na dietetyce w sporcie i rekreacji, więc mam jakby fizjologię, anatomię, genetykę i tak dalej. I ja biologię ostatnio miałam w pierwszej liceum, bo ja jeszcze szłam tym trybem 3-letnim. I szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, co się dzieje na tej anatomii, fizjologii. Nie do końca rozumiem niektórych definicji. Mam nadzieję, że po jakimś czasie mi się to wyjaśni, bo na razie robię te notatki, słucham tych wykładów i mam takie... Hello, Ramona. I can't shake the simplest feeling beyond the ghost. We stand on the opposite shore. Hello, Ramona. I reach through mysterious seas. To minęło, że jest już piątek, ale dzisiaj zaczynamy weekend, kolejny dzień nauczania zdalnego. Środa, czwartek, piątek okazało się, że mam wszystko online, więc muszę się do tego jakoś przystosować. Myślę, czy od przyszłego tygodnia nie zacząć chodzić z laptopem do biblioteki albo do jakiejś kawiarni, żeby nie siedzieć cały czas w domu, bo to jest lekko przytłaczające i póki jest na tyle ciepło, żeby wychodzić z domu, to właśnie to wykorzystać, ale to zobaczymy w przyszłym tygodniu. Na razie wszystko jest tak organizacyjnie, więc tutaj sobie wszystko załatwiam. Jest 7:40, za 20 minut zaczynam pierwsze zajęcia. Jestem lekko załamana, bo bardzo cieszyłam się na studia stacjonarnie, czy sobie pochodzę na wykłady i w ogóle, no ale to nie jest moja wina i nie ma co się w ogóle nakręcać, także miłego dnia.
Mam teraz 45 minut okienka, więc pokażę wam mniej więcej, jak organizuję sobie notatki na iPadzie. Aplikacja, na której robię notatki, to GoodNotes. O niej mówię więcej w filmiku o iPadzie, więc tam was odsyłam. Stworzyłam sobie folder studia, zapisałam każdy przedmiot ma swój folder. I załóżmy, w anatomii mam osobny zeszyt do wykładów i do ćwiczeń. Pobrałam sobie takie ładne okładki na zeszyty z Pinteresta. Notatki nie są jakieś najpiękniejsze, chciałabym, żeby były takie proste, minimalistyczne, z jakimiś obrazkami, żeby wizualizować sobie te wszystkie rzeczy, szczególnie na anatomii. Wiadomo, nie ma jeszcze tego za dużo, bo to dopiero pierwszy tydzień, więc dopiero wracam do takiej mojej notatkowej rutyny. I wiem, że nie wszystkim się to sprawdza, ale dla mnie robienie notatek to jest najlepsza forma nauki, więc pamiętajcie, żeby znaleźć taki system nauczania, który wam odpowiada. To, że mi sprawdzają się notatki, nie znaczy, że wam się muszą sprawdzać. Niektórzy wolą czytać, zaznaczać, rysować, cokolwiek. Dostosujcie to pod siebie, bo to jest naprawdę ważne, żeby nauka była dla was przyjemnością. Dobra, moi drodzy, mam teraz przerwę pomiędzy wykładami, więc chyba będę się z wami żegnać, bo nie wiem, ile ten filmik będzie trwał. Pierwszy raz nagrywałam takiego tygodniowego vloga, więc jeszcze nie wiem, ile mogę mówić, kiedy jest ten moment, gdzie będzie tego wszystkiego za dużo. Także możecie mi dać znać, co sądzicie o takiej formie vlogów, czy chcecie, żebym je nagrywała pomimo nauczania zdalnego. Możecie mi też napisać, jakie filmiki w tematyce studenckiej, naukowej chcielibyście zobaczyć. Jestem otwarta na propozycje i chciałabym, żeby miło wam się oglądało te filmiki. Zajęcia mam dzisiaj do 16, wieczorem sobie pewnie pojedę gdzieś do sklepu ze znajomymi, takie zwykłe weekendowe rzeczy, ale już pewnie nie będę brała kamery. Jeżeli dotrwałeś do tego momentu, to gratuluję ci, bardzo ci dziękuję, że jesteś. Nie zapomnij zostawić subskrypcji i łapki w górę. Zapraszam też na mojego Instagrama i TikToka, gdzie codziennie wrzucam jakieś zadania, plansze z wyzwaniami. I trzymajcie się ciepło, widzimy się w kolejnym filmiku. Cześć! Cieszę się, że wam zdalno. Nala!